pomysł przyszedł sam od siebie, już tam 2 tygodnie, 3 tygodnie sobie tak pomyślałem, że trochę wzbogacę tą wystawę niżeli z tamtego roku, co była, byłaby więcej uboższa, a w tym roku postanowiłem trochę ją wzbogacić. Także jest ten symbol, przede wszystkim ta brzoza głównie nadaje tą symbolikę tej katastrofy smoleńskiej, która była 5 lat temu. Tu nie ma żadnego wymiaru politycznego, ja po prostu chcę to utrzymać, tę pamięć, żeby to przekazać młodzieży, małym dzieciom, na przykład też tu ze szkoły byli, przekazać tą tradycję, żeby uszanować tą tragedię, która była 5 lat temu, który wiadomo, że na czele, która była delegacja do Katynia z naszym prezydentem Lechem Kaczyńskim. No i wiadomo, jak się zakończyła. Motor jest dlatego, ponieważ gdy był pogrzeb pary prezydenckiej w Krakowie, ja postanowiłem jechać na ten pogrzeb motocyklem, najstarszym motocyklem moim, który posiadam z mojej kolekcji, aby oddać hołd parze prezydenckiej. Ten obraz jest namalowany przez pana Bartoszka ze Sędziszowy, rzeźbiarza znanego tu w Bobowej i z okolic, rzeźbiarz. To była taka sprawa, że w gazecie się ukazał taki artykuł odnośnie właśnie tej mojego wyjazdu do Krakowa na pogrzeb i była w gazecie krakowskim taka fotografia właśnie tego motoru na tle Wawelu. I on sobie sam od siebie postanowił namalować taki ten obraz. No i po paru dniach tam mnie zadzwonił, żeby przyjechać do niego, że ma tam coś do mnie. No i tak przyjechałem. No mi wręcza ten obraz. No to ja zdziwiony mówię, panie Marianie, no ale skąd pan miał fotografię? No z tego. A miałem, w gazecie była. W gazecie była, no i wręczył mi ten obraz namalowany przez właśnie pana Bartoszka, przez niego. Także, że bardzo mu dziękuję za to. No ja się staram to, żeby to zrobić, tą pamięć, jak mówię, Polacy, żeby nie byli podzieleni, żeby to wzajemnie wszystko mieli takie same poglądy na tą rzeczywistość, jaka jest. No.